Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jesień nie jest tylko takim przytulnym czasem, wiecie, paleniem w kominku i tak dalej, ale jest też dobrym momentem na porządki w domu, z racji tego, że latem jest po prostu szkoda na to czasu i to jest chyba oczywiste. Robię też zwykle takie porządki wczesną wiosną, kiedy ta pogoda też jest taka w kratkę, no a jesień, szczególnie dzisiejszy dzień jest tak ponury, że nie pozostaje nic innego jak zabrać się za porządki i wymyśliłam sobie, powiedzmy sobie szczerze, ta kuchnia wymaga wielkich zmian i porządków, tak mam zamiar ją naprawdę trochę mocniej zorganizować, szczególnie jeśli chodzi o przyprawy, półkę, którą moja córa codziennie wywala, wszystko do góry nogami, szuflady, no i ogólnie zrobić też takie porządki. Natomiast wszystko Wam w tym filmie nie pokażę, bo trwałoby to za długo. Ja też jestem mamą dwójki dzieci, więc po prostu nie zrobię dzisiaj wszystkiego. Będę to pewnie robiła, wiecie, parę dni po trochu. Także porządki, organizacja pojawi się. Natomiast dzisiaj chciałabym Wam pokazać właśnie zakupy, które pomogą mi w organizacji tej przestrzeni w kuchni. Ponieważ zamówiłam troszkę rzeczy. Czy mnie gubi ostrość? Chyba nie. Zamówiłam parę rzeczy z IKEA. Tak w ogóle z IKEA, słuchajcie, dostawa za 5 zł. Ja zawsze sobie myślałam, może kiedy ja pójdę do IKEA. Nie dość, że to jest daleko, wiecie. Ja nie jestem fanką chodzenia po IKEA, jakoś tak wiecie, no ale mam tam rzeczy, które właśnie potrzebuję, które lubię. Dostała kosztuje 5 zł jak coś, więc warto. No i właśnie mam też parę rzeczy z Sinseya, między innymi szklanki, więc jestem kubki. Bardzo ciekawa, jak one będą wyglądały jakościowo. Bardzo długo już się rozglądałam za kubkami, bo my mamy takie z IKEA, które kupiliśmy naprawdę wiele lat temu i już mnie po prostu męczą. Są przede wszystkim za małe, ja bym chciała pić więcej i one są takie też nieporęczne. Także dobra, słuchajcie, otwieramy sobie pierwszą paczkę. No i mamy pierwszą rzecz. Jest to taki stojak, uchwyt na pokrywki, przykrywki. Macie garnek i na to jest taka pokrywka, przykrywka, coś takiego. W każdym razie ja sobie wymyśliłam, żeby to wykorzystać do głębokiej szuflady i poukładać tutaj na przykład deski do krojenia. Zobaczę, jak mi to wyjdzie w praktyce, ale właśnie taki mam pierwotny swój zamiar, więc zamówiłam takie przypadkiem dwie, chciałam jedną. Ale nie szkodzi, bo desek akurat mamy dużo, a może tutaj się znajdzie coś innego, żeby ułożyć, więc jak najbardziej sobie zostawię. One nie były drogie, one kosztowały może 20 zł. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to nie był jakiś wielki koszt. No i teraz pomierzyłam właśnie jeszcze tą głęboką szufladę, którą mamy, bo w niej jest taki nieogar. Jeszcze właśnie mówię, że moja córa te dwie półki uwielbia. Jedną z pokrywkami, którą też jej daję wywalać, żeby miała jakieś zajęcia. Jak ja coś gotuję, robię, to ona lubi tam sobie przewracać, więc spoko. Ale drugą szufladę, gdzie mamy gąbki, też nie chciałabym już właśnie mieszać misek z gąbkami, a na razie tak tam właśnie wygląda, więc chcę to przeorganizować i wymierzyłam sobie tą szufladę, żeby tam dopasować takie dwa organizery. One chyba wejdą poziomo, żeby tutaj sobie poukładać, bo przynajmniej porządek będzie taki bardziej wizualnie, no wiecie, no na pewno będzie to lepiej wyglądało niż wszystko wrzucone na raz, tu jest chociaż jakiś podział, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, tak sobie wymierzyłam, że powinno wszystko do siebie pasować, teraz się nie będę mogła doczekać tych porządków, ale akurat w dniu dzisiejszym nie mogę ich zrobić, bo nie zdążę. No niestety, jakbym miała więcej czasu, to bym zrobiła. I słuchajcie, te półki, to jest chyba taki mały hit internetu. Ja już to bardzo dawno temu widziałam. I jak to widziałam, to zawsze myślałam, gdzie ja mogłabym coś takiego wykorzystać. Bo to jest taki stojak, zobaczcie, z nóżkami, który może Wam przydzielić wysoką półkę, wysoką szafkę jakby trochę na pół. Możecie coś włożyć pod spód, coś włożyć na górę. I ja mam zamiar to wykorzystać właśnie w szafce z pokrywkami, takimi rzeczami do jedzenia, pojemnikami. W ogóle muszę też pewnie dużo powyrzucać, bo tam na pewno nie ma nakrętek. No i właśnie chcę ułożyć część na dole, część u góry, więc też sobie zmierzyłam, że będzie to idealnie pasowało. Więc mam takie dwie, bo mamy dwie właśnie takie półki, ale one są ciężkie, więc one wejdą dosyć głęboko, na nikogo nie spadną, ale jeśli macie na przykład wysoką półkę na kubki właśnie, czy tam na szklanki, wysoką taką szafkę, to też warto to sobie włożyć, bo możecie na dół sobie położyć, nie wiem, filiżanki, u góry kubki, to jest dosyć naprawdę duże, szerokie, więc naprawdę fajnie można zorganizować przestrzeń tak po prostu, no
lepiej to wszystko będzie wyglądać i będzie bardziej funkcjonalne, bo właśnie znam, nam z tych półek wszystko wypada. No wiadomo, dzieci robią swoje, ale no jest jak jest, także muszę to zrobić lepiej. No i w tamtych paczkach były dwa takie słoiki, to są takie porządne, ciężkie słoje z bambusowym przykryciem. My mamy wszystkie, no prawie wszystkie, bo właśnie się zrobił bałagan, ale większość mąk, kasz, ryż w szczelnie zamkniętych pojemnikach w takiej świetnej szafce cargo, więc też Wam ją pokażę w przyszłym filmie, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo na pewno no nieraz już sprzątałam kuchnię, no ale jeśli kiedyś nie oglądaliście tych filmów, to właśnie zobaczycie niedługo. I tam mi brakowało, nie wiem, czy się zbiły, czy kupiłam trochę za mało, jak robiłam te porządki, a może coś innego było w tamtych miejscach. W każdym razie brakowało mi dwóch słojów, więc sobie właśnie wymierzyłam, że takie dwa idealnie mi się wpasują. Co prawda myślałam, że one są trochę mniejsze, ale bardzo się cieszę, że są duże, bo wejdzie więcej produktu do środka, więc fajnie. Naprawdę są ciężkie i mocne. Jak będziecie chcieli, to Wam te rzeczy podlinkuję, czy też zostawię nazwy, żebyście sobie wyszukali. Ja wszystko kupowałam online, tak jak mówiłam, przez aplikację. A teraz lecimy z paczką Sinseya. No ale co do tej dostawy za 5 zł, to na pewno też chodzi o to, że to są nieduże rzeczy. Chociaż jak robiłam z Wami ostatnio porządki w... Dużo tych porządków było chwilę temu w pralni, którą muszę zrobić ponownie, bo zabrałam stamtąd regał i wszystko jest wywalone do góry nogami, więc jeśli chcecie znowu porządki z pralni, to mi napiszcie z chęcią, bo nagram, bym je robiła. Ale kupowałam tam do Kalaksu, czyli do takich regałów, takie wypełniacze i to był naprawdę ogromny karton i też zapłaciłam 5 zł. Na pewno jeśli chodzi o ciężkie meble byłoby inaczej, no ale nie wiem, zobaczcie. Mi się jeszcze nie zdarzyło zapłacić więcej, no ale też nie zamówiłam jakichś wielkich mebli. Dobra, i teraz mamy paczkę z Sinseya, także wyciągam. I mamy pierwszą paczuszkę z Sinseya. No nie jest to na ten moment złożone, teraz nie będę tego składać, bo będzie mi zajmować więcej miejsca, ale to jest taka półeczka. Jak widzicie, o, coś takiego. I tutaj jeszcze są nóżki pomiędzy tym. Także taka półka, szafeczka, ponieważ chciałabym wyrzucić, no, czy tam gdzieś przemieścić taki kosz z owocami, bo mamy paterę, którą też chciałabym zmienić, ale to może przyszłościowo. Ale po prostu brakuje nam takiego miejsca, żeby na przykład położyć tutaj doniczkę z ziołami, jakieś rzeczy, które się nie gniotą, bo jak wkładamy do kosza owoce, to jeden owoc drugiego zgniata. I no i jest to dobre. Także chciałabym to też zmienić. No i właśnie poukładać tutaj różne takie rzeczy, które czasem potrzebujemy po prostu postawić, żeby było takie dodatkowe miejsce, no bo jednak mamy ten parter, mamy pierwsze piętro, więc jak najbardziej się sprawdzi. Ta półeczka, nie pamiętam ile kosztowała, ale postaram się wszystko Wam zostawić w opisie, jak nie, to mi przypomnijcie. Ale to jest, nie wiem, czy to jest bambus, czy po prostu jakieś inne drewno. Wydaje mi się, że bambus. Uwielbiam ten zapach, także bardzo mi się podoba. Superanko, jakościowo też wydaje mi się, że będzie w porządku. Także zostawię tutaj te rzeczy i lecimy dalej. Kodzik do Sinseya. Ale mam tutaj tych kartonów. Kolejne pudełko Sinseya to są właśnie kubki. No nie spodziewałam się, że one będą tak duże. Myślałam, że będą trochę mniejsze, ale bardzo, bardzo się cieszę, bo jak Wam mówiłam, tamte nasze są maleńkie. Ja kocham pić herbatę i lubię, jak kubki są duże, a też nie mam zamiaru, wiecie, zmieniać na jesienne, wiosenne, zimowe. Oczywiście mam tam jakieś 1, 2, 3 kubeczki takie typowe z motywem jakimś świątecznym, ale chciałabym, żeby one były w porządku na cały rok, a ja latem też piję herbatkę, więc zobaczcie, tak wyglądają te kubeczki. Byłam bardzo ciekawa jakości, ale jest to naprawdę grube szkło. One są naprawdę ciężkie. I zobaczcie, grube, nie są to cienkie szklanki. Więc bardzo się cieszę. Zamówiłam takich 8, także mamy wszystkie. Tutaj mamy te pozostałe 3. Wydaje mi się, że będą jak najbardziej spoko. One są przezroczyste, mówię, dzisiaj światło, no okropne, pogoda jest straszna, więc nie wygląda to w kamerze jakoś rewelacyjnie, ale fajny jest ten kubeczek. Fajnie, wiecie, co będzie wyglądało? Nawet kawka. Jak będzie tutaj czarne, znaczy ciemne, tutaj będzie ta biała pianka. Bardzo fajne kubki i nie mogę się doczekać, aż po prostu oddam komuś te, których już nie używamy, na pewno ktoś się z nich ucieszy, a ja już się właśnie zmęczyłam tą wielkością, bo lubię jednak właśnie pić dużo tej herbatki. Co ja tutaj wzięłam? A, wzięłam taki kubeczek, a nie wzięłam dwa? Gdzie? Mam dwa.
dla moich córek. To są takie szklane również kubeczki misie, w których przepięknie się nalewa na przykład mleko. Jak się to mleczko nalewa, to one wpada do ucha tego misia. No bardzo mi się spodobały te szklanki. Też są, słuchajcie, bardzo mocne. No jestem mile zaskoczona jakością, ale myślę, że z Instagram trzeba być ostrożnie, bo są rzeczy, które naprawdę są świetne, a zamawiałam kiedyś, na przykład już tego nie zamówię, właśnie pojemniki takie niby szczelne do cukru i tak dalej, one takie szczególnie metalowe są ruchome, nieszczelne, więc nie polecam, bo wiadomo, że coś tam może z tego później wyleźć, coś może się zalęgnąć, także takie rzeczy muszą być szczelne, więc ja tego nie kupuję, ale szklanki bardzo fajne, widziałam już je dawno na Sinsayu i bardzo mi się podobały, no Lili będzie zachwycona jak zobaczy. No i mimo tego, że młodsza córa ma dopiero roczek, no to przecież czas szybko mija. Nie zostawię jednej bez takiego kubeczka. Sama bym taki chciała. No są przeurocze, zobaczcie. Jakie piękności, mega. Mega fajne, no Lili będzie na pewno zachwycona. Były też takie jeszcze z uchwytem, ale stwierdziłam, że no wiadomo, gorącej herbaty im tam nie dam, więc lepiej bez. No i ostatni kartonik to będą też właśnie te kubki, bo jak mówię, zamówiłam ich 8, żeby już ich po prostu było więcej. Ja sobie zbiorę te kartony i pokażę Wam takie ostatnie zamówienie, które zrobiłam już na Allegro. Okej, i właśnie ostatnie rzeczy, jakie zamówiłam, to są słoiki z Allegro. Chyba dosyć popularne, tak mi się przynajmniej wydaje, bo też je gdzieś w internecie już widziałam jako właśnie bardzo polecane. Ja już je mam akurat umyte, bo przyszły do mnie jakiś czas temu. I tam to są, słuchajcie, słoiki na przyprawy. Pokażę Wam dwa, ale ja je zamawiałam ich, słuchajcie, 90 parę, bo wymierzyłam, że pod miejsce, gdzie chcę je włożyć, właśnie tyle wejdzie, a my mamy naprawdę bardzo dużo przypraw i zdziwiłabym się, gdyby mi jakoś mega i dużo pustych zostało. Jak zostanie, to zostanie, ale wydaje mi się, że powinno właśnie być idealnie, chociaż może będzie trochę zobaczę. Na ten moment mamy przyprawnik, mamy całą półkę w szufladach, całą półkę w przyprawach. Chciałabym to wszystko zniwelować właśnie do jednej szuflady, dlatego też tyle słoików. I zobaczymy, myślę, że tutaj można przeróżne rzeczy powkładać. Nawet jakąś kaszkę przesypać do kilku słoików, taką dla niemowlaków, dla bobasów. Więc to są takie słoiki z czarną nakrętką i to, co jest fajne, to do tych słoików dostałam właśnie, ile tutaj mamy? 10 arkuszy? 10 arkuszy różnych nazw przypraw, jak możecie zobaczyć, więc myślę, że żadnej nazwy mi nie zabraknie. Mam też jak coś takie urządzenie do, wiecie, pisania, ale chciałabym, żeby to już było takie fajne do siebie, żeby to do siebie pasowało. Tutaj można je sobie właśnie na nakrętkę przykleić i będzie to naprawdę fantastyczna organizacja. A tak sobie jeszcze z ciekawości zobaczę, jakie tutaj są właściwie nazwę. Jezu, uwielbiam takie rzeczy. Szkoda, że dzisiaj nie uda mi się zacząć tej kuchni. Mamy anysz, chili, chia, ciecierzyca. O właśnie, nawet można taką ciecierzycę sobie wsypać. Cukier, puder, no właśnie, usunę sobie sam z tamtej wielkiej półki, bo po co? I to by było na tyle. Dzisiaj mamy czwartek. Mam zamiar w sobotę i w niedzielę gdzieś moją rodzinkę zapewnić im jakieś atrakcje, żeby chociaż po 2 godzinki każdego dnia, 2-3 mieć na porządki, więc mam nadzieję, że tyle czasu mi starczy. Wiecie jak to jest, jak się już jest mamą, to już nie potrzeba całego dnia na porządki. Naprawdę wystarczy godzina, dwie i nagle dom zupełnie inaczej wygląda. Więc tyle myślę, że czasu bym potrzebowała, chociaż no naprawdę czeka mnie dużo pracy, ale mam nadzieję, że taki film, jak i ten z porządkami z kuchni Wam się spodoba. Może Was właśnie też zmotywuje, zainspiruje do zmian w kuchni, do jakichś porządków. Ja zawsze mam tak, że jak mam w jakiejś przestrzeni porządek, to mam taką czystą głowę. Teraz moja głowa jest zawalona i jest pełna, bo naprawdę nie podoba mi się, jak na ten moment kuchnia wygląda. Jeszcze jak pomyślę o pralni, który właśnie zabrałam meble i znowu tam jest wszystko wysypane, no to aż mi się gorąco zrobi. Ale no to tak jest, że jak jest porządek dookoła, to jest jakoś tak lepiej w głowie, a jak jest chaos, to też jest chaos w głowie. Dajcie znać, czy też tak macie. Dziękuję Wam bardzo już za oglądanie tego filmu. Nie przedłużam, ponieważ zapraszam Was już niebawem, nie wiem, czy w następnym filmie właśnie, czy jeszcze w kolejnym, na porządki w kuchni. No i tyle. Także do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!